Zamachy stanu rzecz nie nowa, najlepiej przeprowadzać w zimie. Ci, których trzeba aresztować, siedzą w mieszkaniach przy rodzinie, ewentualnie na zebraniach, więc łatwi są do zatrzymania. Na zamach dobranocna pora, bo mrok ukryje czyny krwawe i nikt nie spyta dyktatora, czy postępuje zgodnie z prawem. A jeśli nawet o to spyta, to pożałuje, no i kwita. Zamachy stanu, oczywiście, warto obmyślać w wąskim gronie, by ci, co są na czarnej liście, nie czuli, że ich rychły koniec. A uderzając z zaskoczenia, łatwo się rzeczywistość zmienia. Tak też postąpił wódz generał w 81 roku. Długo się do działania zbierał, ale osiągnął efekt szoku i w jedną noc dokonał czystki po miastach i mieścinach wszystkich. Czołgi stanęły na ulicach, drwale zamilkły telefony i psy jedynie do księżyca były przy budach ośnieżonych. Kto doznał załamania zdrowia, i tak nie wezwał pogotowia. Rano nie było teleranka, ani niedzielnej mszy radiowej. Zmarznięci ludzie na przystankach wbijali wzrok w wozy bojowe albo czytali tekst obwieszczeń, ciekawi co nastąpi jeszcze. A to wybuchła tylko wojna domowa, polsko-jaruzelska, którą ekipa kremlowojna i w swej istocie niszczycielska wypowiedziała, by ocalić rozkładający się socjalizm. Podobno dało się w ten sposób uniknąć wejścia wojsk sowieckich i zmienić groźny stan chaosu władz milicyjnych i esbeckich, choć Moskwa wejść nie była w stanie pod wpływem strat w Afganistanie. Gwałt na narodzie uczyniony rodzimym wojskiem i służbami miał same złe dla kraju strony. Za to wolności duch nie zamilkł i powstał wielki ruch oporu, dowód odwagi i honoru. I powstał wielki ruch oporu, dowód odwagi i honoru.